Jak ci poszło? No myślę, że dobrze. Postarałem się trochę, pouczyłem. Czemu nie? Czego najwięcej się uczyłeś i czy to było akurat na maturze? Akurat uczyłem się z motywów o miłości, czyli akurat to się trafiło na rozprawce. No i jestem z tego bardzo zadowolony. Co było najtrudniejsze? Pierwszy tekst o lalce. Co z tą lalką było nie tak? Trudny był, skomplikowany. Dobra, a dla was? No dla mnie no też ten tekst o lalce był najtrudniejszy, no bo trzeba było jednak wytężyć mózg, żeby poprawnie zaznaczyć odpowiedzi. No, rozprawka była łatwa, bo była o miłości, czyli można było dać łatwe argumenty z poszczególnych tekstów. No i dobra, jakie argumenty dałeś, jeżeli chodzi o miłość? Dałem lalkę, przedwiośnie i dałem dziady, część czwarta. Pasuje jak ulał. Pasuje. A nic tak z życia od siebie nie dodałeś? Nie, z życia nic. A jak tobie poszło? No, myślę, że całkiem właśnie dobrze, tylko ten pierwszy tekst o lalce, było trzeba wykazać się taką konkretną znajomością lektury, bo było mało pytań takich, których by było można zaczerpnąć z tekstu. Wykazałeś się? Zobaczymy. Myślałam, że będzie wesele, ale na całe szczęście był motyw cierpienia. Ale coś z miłością też było, a miłość łączy się z weselem. Ale ja na całe szczęście tego nie napisałam, także miałam jakby w głowie już poukładane inne. Co było najtrudniejsze? Tekst był tak w miarę niezrozumiały, ale tak dałam radę. Poszłam zadowolona i wróciłam zadowolona. Nic nie było trudne. Matura z lalki była łatwa jak Izabela Łęcka. I przy okazji ładna. Tak mi się przynajmniej wydaje. A wam jak poszło? Ja myślę, że dobrze. No, dobrze było chyba. Co było najtrudniejsze? No dobra, to co było najłatwiejsze? Rozprawka chyba była. Tak. Tam poszło? Dobrze, dobrze. Co było najłatwiejsze? Co było najłatwiejsze? No to rozprawka w tym roku, bo był temat o miłości. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze mi poszło. A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było chyba nic. Dobry byłeś z miłości? Miłość mi tam trochę wychodzi, powiem szczerze. Nie jest źle.